Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Drug Dealer Simulator 2. Przeglądam sobie zamówienia, jakie tutaj by były. Ale zbiorę tylko na Marysie. Tego nie. O, Marysia piąteczka. Okej. Marysia czwóreczka. Marysia piąteczka. Ty głupi siusiaku, ty, za późno. Ja ci dam za późno tą odpowiedź. Marysia trójeczka. I co? To jest też mała wyspa. I Marysia trójeczka. I teraz... O. Dobrze, zobaczmy. Na 13. Ty, a jak ja to teraz... Skąd ja mam teraz wiedzieć, ile mam wytworzyć? Zapomniałem już. Ja pierdziurę. Dobra. To zrobimy tak. Zrobimy. Słuchajcie. 2 gramy. 5 paczek. Do tego. 3 gramy. 5 paczek. Nie, dobra, może... Bez przesady, może 4. To jednak ma znaczenie. I do tego 4 gramy zróbmy 4 paczki. I do tego 5 gramów zróbmy, nie wiem, też 4 paczki. I stru. Proszę bardzo. Taki tu oto mam arsenał. I z tym wychodzimy na, chciałem powiedzieć, na miasto. No wychodzimy po prostu. O, tutaj w tym miejscu zawsze laguje. Ciekawy jestem czemu. Dobra, czy coś już tutaj się... Nie, bo ci klienci to dopiero oni się ockną. Za chwilę. Zacznijmy może stąd. Tam jeszcze bursztynek. No wiadomo. Nie, no... Ja już nie mogę z tym ciulem. Nie ma bursztynka? Ale lipa. Dobra, zobaczmy, gdzie oni się kumulują. Dobrze, zaczynają się zbierać. Porząsiu. Już olejmy bursztynki. O, albo i nie. Nie no, bursztynek to... 1800 za jednego płacą. Proszę bardzo. Czy wszyscy już się pozbierali tutaj do kupy? Tu aż 3 klientów przy sklepie jest. Także ładnie się wzięli i zebrali. Ładnie. Tutaj. Będziemy zaraz działać. Dzień dobry. Kto chciał towaru? Dobra, sprzedam bursztynek przy okazji. No, hola. Helenka, słuchaj, bo sprawa jest. Znowu mam dla ciebie bursztynek. O, bursztynek i plastikowe buteleczki mogę sprzedać. 4800, proszę uprzejmie. I takie rzeczy... No, adios, ci palos. Nie, jeszcze, kurwa, hiszpański znał. Cześć, Pipo. No i ty, trzeba 3 gramy, to proszę cię uprzejmie, bo mam akurat na zbyciu, proszę uprzejmie, elegancko, dziękuję. Ty chciałeś coś? Chciałaś, przepraszam, nie zauważyłem cycków. Proszę. Dzięki, tak, hola muchacha, que pasa compañero. Czy ktoś za płotem się czai? Tak, proszę bardzo, siema łysy. No, buenos dias, panie aerodynamiczny, proszę uprzejmie. Istru, czy... Coś ty, kurwa, powiedział? Dlaczego wszyscy chcą wpierdol dostać? Ja nie rozumiem. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, bo nie ma czasu. Jak to mówią, czas to pieniądz. I tu będziemy mieli na plaży... klientkę. Gimi, kuźwa, za pieniądz ci gimi. No bye. 5000? Coś tak marnie.
No dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Teraz tutaj. Albo może by polecieć jednak tam. Ma to swoje podłoże i uzasadnienie. Z uwagi na fakt, iż, bo ponieważ później to my będziemy przelatywać, słuchajcie, chcąc ogarnąć łódź. O, siedzi sobie panieneczka. Czwóreczkę byś chciała? Ależ proszę cię uprzejmie. Dobrze, że ja porobiłem tych paczek tak, taką różnorodną, taką różnorodność mam tutaj w wyborze towaru. To był chyba dobry pomysł nawet. Dobra. O, i elegancja Francja. Uziwa. Sorry Oskar, w ciebie tak wpadłem. Ciemiej. No i bardzo ładnie. Trochę tej reputacji, żeśmy tam załapali. To już wszyscy nasi klienci, więc teraz proponuję odwiedzić tak, mechanika, proponuję iść tutaj i ogarnąć łódź i to wszystko w tym odcinku, tak żeby nam się nie nudziło. Także biegniemy, biegniemy. Cholera, mogłem przepłynąć, aj. Ale dobrze, bo tutaj czasami są te, są pułapki, więc trzeba uważać na to. Teraz zobaczmy, jak to tu by zrobić, jak się przedostać i się nie utopić. No to chyba nawet będzie łatwe. O, bursztynek, bursztynek, proszę uprzejmie. Przegapiłem jakieś, bo nie zwracałem uwagi. Ten mi akurat wpadł w oko. Zatem go podniosłem, ale tak to... Dobra, lecimy dalej. Ten Lanzo, to on zamierza mi zapłacić w końcu, czy mi nie zamierza zapłacić, bo to powiem szczerze, przy okazji, jak tu jesteśmy, to zerknijmy, czy tu jakiś jest pieniądz dla nas, no ale widzę, że chyba, kuźwa, nie. No, jakimże cudem, ten se hoduje tutaj jakąś jukę. Słuchaj, Gamoniu, ty rozprowadziłeś ten... Czego potrzebujesz? No, pieniędzy. Coś ty taki kuźwa zdziwiony. Dziwne to. No dobra, no lecimy do tego mechanika całego. Bo mechanik podobno ma na zbyciu pojazdy. Słuchajcie, tam jest jakaś grupa czegoś tam. Jakieś tam... Nie wiem, co tu tam się dzieje. Ale zobaczcie na minimapie, jakieś takie podniesione rączki, coś tam. Cholera wie, co to może być. Obawiam, że to może być jakaś zasadzka. A tutaj nikt nie stoi? No nie, no tutaj by stał, już by mnie chciał atakować pewnie. A tam? A tam też nie. Natomiast my musimy się dostać tutaj do tego mostu. No to kicamy. Ale poczekajcie chwilę, bo to jeszcze tutaj... Aha, ten nie chce nic kupić. No szkoda. Jak rozumiem, poruszając się tutaj samochodem, to już obligatoryjnie trzeba będzie korzystać z tego promu, z tej barki takiej, nie? No bo inaczej, no to jak się przedostać? Ale jeszcze jedna kwestia pozostaje do wyjaśnienia. Na ile te blokady będą tutaj kłopotliwe? Tak czy inaczej. Idziemy tutaj. A, cholera, tam mieliśmy tego mechanika odwiedzić zastranego. Ajajaj. Chciałbym coś kupić. No i to jest, proszę bardzo, 165 tysięcy. Łódź do koszyka wrzucamy. Bogactwo, 340. Aha. I proszę bardzo, nowa motorówka RIB. Dobrze, ja cię rozumiem, synu, ale gdzie jest, kurwa, moja łódź? Nowy pojazd. Aha. Ty, dalej się nie dało, co?
A, i mamy tu odwiedzić lokalny bar. Dobra, możemy, czemu nie? Czemu nie? Idziemy do baru. Ale łódź kupiliśmy. Także już troszeczkę mniej gotowy mam przy sobie. Już jestem troszeczkę chudszy, szczuplejszy. Szkoda, że nie w realu. Natomiast... spokojnie, wszystko w swoim czasie. Się nie mogę wszystkim zajmować. Dzień dobry, buenos dias, buenas noches, buenas rachos. Czego kurwa chcesz? Co ty pierdolisz i dziećmi kuźma, ja się takimi chemikaliami nie zajmuję, ja tylko zdrową żywność prowadzę. Dzień dobry. Mam z tobą pogadać pewnie, Kamil. Hola. Check out my offer. Dlaczego kłamiesz na wstępie? Jest napisane Kamil, a nie Ola? Sprawdź ofertę, spoko. No dobra, co ty tam masz? Wodę, limonada de coco i piwo. No to masz tę ofertę po chuju. A mnie się wydaje, że tak nie będzie. Teraz tak, no jeszcze ten mechanik nam został. Mamy... kontynuować rozwijanie i budowanie kontaktów, aby znaleźć źródła lepszego sprzętu laboratoryjnego. No i ta kryjówka. Nieszczęsna. Dobrze. Ale my tymczasem potrzebujemy skoczyć po tę naszą nową łódź. Chyba delirka. Zero wie. Zatem proponuję to zrobić. Biegniemy, biegniemy. Ciekawy jestem, jak to tam... Jak to tam będzie z tym, z paliwkiem, nie? Dobra, odpocznijmy chwilę, bo przed nami kolejny tunel. A tutaj mieszka ten cały ten, co imprezę robił. Zapomniałem, jak on miał na... O, Jamal! O, i już tam kuźwa stoją. Ale ten mój nie chce jakoś się walić. Co się tu? Aha, bo ja scrolla nacisnąłem. I teraz pytanie, gdzie ten ziomuś jest, bo on tutaj nie stoi. Czyli wychodziłoby na to, że on się pojawia czasami tylko. A, rzeczy do interakcji. Zobaczcie, tutaj był jakiś znak zapytania. Były pytajniki i nie ma pytajników. I co? Zamknięte drzwi pojazdu. Włącz się. Wymagane narzędzie. Łom. O. O. A właśnie, a tutaj jest jeszcze coś. No i... Zardzewiała beczka. Zrzuć paczkę. Aha. A to widzi to. Mój miglans nie chce się walić. Nie wiem czemu. Słuchaj, synu, czemu ty się nie chcesz bić? Co? Powiedz ty mi, bo tam jest taki problem, że my musimy przejść. Dobra, chodźcie może tędy. Gabriela, cześć ziomuś. Ja ci kuźwa dam ziomuś. Zobaczymy, gdzie dojdziemy, jak pójdziemy tędy. Bo to trzeba ich uniknąć jednak, nie? Wypadałoby. No i co? O, i tutaj też kuźwa ci w kominiarkach stoją. No ja pierdzielę ty. Jak tak można wszystko poobstawiać? Dobra, łatwo nie będzie z tego, co widzę. No ale no nic. Jakoś zejdziemy. Może tak delikatnie. Nie no, nawet dobrze poszło. Natomiast tutaj policaje łażą. To jest dopiero. My jeszcze żeśmy nie mieli kontaktu z żadnym z funkcjonariuszy. I wypadałoby to też przetestować, jakby to wyglądało, gdybyśmy mieli taki kontakt. Taki bliski. Aha. O. Cholera. Ale furki. No dobrze. Tak czy inaczej. Oto nasza piękna łajba. I... Dock and dock bolt. Okej, okay, przytrzymaj space. Dobra. Trochę? Aha.
Okej, czyli to tak nagle. Dobrze, mnie to pasuje nawet, że to nie jest tak jak... No dobra, ale to już jest przegięcie. Pierwszy rejs naszą, słuchajcie, nowiutką sztuką nieśmiganą łodzią. Co nie ma, to tamto. Zresztą jakoś trzeba uczcić. Tylko gdzie ja kuźwa jestem teraz? Ale się... Patrzcie. Czyli my teraz też odkrywamy te nowe rejony, tak? Popójmy tędy. New area discovered. Dobra, czyli tak, czyli generalnie tak jest, że my sobie pływamy tutaj i odkrywamy. Co to jest? Sklep z ziołem. O, to by się też przydało. Natomiast pytanie brzmi, czy ja mogę... A, mogę opuścić łódkę o tak o. Czyli podałoby jeszcze sprawdzić, czy ją mogę porzucić gdzieś na plaży. Bo skoro tak, to tego mechanika bym odwiedził. Tu jest ten sklep mechanika. Tu mógłbym łódź, powiedzmy, gdzieś. O, ale to jest molo. Tu jest molo. Wpisz nazwę markera, powiedzmy molo. Okej. Ty, gdzieś ty kurwa postawił tego markera? No jak to teraz usunąć? Dobrze, to chyba nie tak się robi, słuchajcie. Dobrze, może inaczej. Tutaj, do... Ja bym chciał... No i to jest właśnie taki... Już coś kuźwa dadzą... Prawda? A potem zrobią nas w ciula i weź se kurwa rać. No nic, dobrze, seram na tego markera. Lecimy! Płyniemy, znaczy. No już było tak pięknie. Teraz pytanie brzmi, bo to trzeba, wiadomo. O, to... Na czuja co prawda, ale z mapą też mogę otwartą tu sterować, bo widać, że się tam kręci. Ja pomyję jednak mieć rękę na pulsie. Paliwo. No, schodzi. Ciekawy jestem. No bo tam u tamtego gamonia, gdzie łódź kupiliśmy, to też można kupić paliwo. Dobra. Jeszcze troszkę, jeszcze chwilka. O, tamten by chciał towaru. O, jest i tutaj możliwość zacumowania, więc... Proszę uprzejmie. Elegancko? Nie no! Powiem państwu... Nie w kit dmuchał! No i tu od razu mamy mechanika. Czyż to nie było piękne? Mechanik. Siekiera. Gdzie ten mechanik jest? No to chyba troszeczkę dalej. Czyli to chyba tu na górze. O, przystanek. Elegancko. Tak, mamy... O, piesio. Dzień dobry. Polones? Myślałem, że Poltka mają. No dobra, i co teraz? Odwieź mechanika. To przez co tu jestem? No? Halo, Mietek? Gdzie się ten chuj czai? Wziąłem, już nie wytrzymie ty.
Panie mechaniku! Gdzie pan kutwa jesteś, ty? W kanale pan siedzisz? Wieczysław! O matko i córko. Czekajcie, o. No, zbyt fajnie to nie było przed chwilą. Co to ma w kartonach? Nie wiem. Nie da się tego ogarnąć. Dobrze, no musimy zobaczyć jeszcze tutaj od tej strony. Ja ci kurwa szukam, a ty tutaj... Co? Ezekielu, ty. Let's talk the details. O, potrzebuję paliwa, dobra. Już, nie gniewam się na ciebie. To jest 95? Samochód za 200 tysięcy. O, a skuter? Co to jest, jakiś piardzio? Kupmy, słuchaj, dobra, kupmy, tak, paliwo. Kupmy ten łom. A co to jest? Metalowe części, też kupię. Bo cholera wie, czy się nie przydadzą do czegoś. A to? Przewody elektryczne. Tak samo. Za 27, mam 56 tysięcy. Nie stać mi na samochód. Jest jakieś kółko na klucze. Dobra, kupmy to. To znaczy ogólnie to mnie stać, bo tutaj mam jeszcze, pamiętajmy o tym, pieniądze, ale... Chyba za jaja robisz, kurwa. No, taki piardzio. A tutaj golfik, proszę uprzejmie. A tam na dole nasza łódeczka jest, więc ją jeszcze będziemy tankowali, bo... Wiadomo, że trzeba. Tylko jak to się teraz tankuje? Może być używany do tankowania łodzi lub pojazdu. Że ja bym to tutaj chciał dać. Co to teraz? Opcje. O, add fuel. A, 4 litry. No dobra. I to na fulla poszło. No dawaj, no bo chcecie oddokować. Oddokuj się. Idź, gamoniu ty. No dobra, i ja teraz jestem tutaj, tak? Czyli żeby dotrzeć do siebie... A, to tu jest molo. No, to też możemy. W porządku. Nawet całkiem nieźle. Tutaj mamy molo, tutaj mamy molo. Tu jest jakaś łódź. Aha, to jest ta nasza, ta... Ja dziękuję za tamtą łódź. Ja wolę tę. I ciśniem. A jak z shiftem to będzie przyspieszenie? Kurwa, jest przyspieszenie. O ty! No ale paliwa to zużywa w ciu. Dobrze, proszę państwa. Tu jest ten przesmyk, więc nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Chociaż... No nie będę nawet próbował. Ale zawsze możemy spróbować zacumować właśnie tutaj. Bo widać, że się da. Aha. No ładnie, żeś się wmontował w ten pomost. No i tym sposobem, słuchajcie, mamy nasz pierwszy pojazd. Wodą chyba będzie lepiej poruszać się niżeli lądem. Jest bardziej uniwersalnie, bym powiedział. Natomiast co dalej nastąpi, to zobaczymy. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.